zdanie komentarza. Proszę Państwa, na Moskwę dnia wczorajszego Ukraińcy uderzyli 30 kilkoma dronami. Większość tych dronów gdzieś tam spadło w polu, zahaczyło o drzewa lub jakieś tam słupy, lub została strącona, ale 3 uderzyły w cywilne budynki, w bloki po prostu. Nie było ofiar, ale wcześniej, gdy były pojedyncze ataki dronów, no to wmawiano nam, że to partyzanci rosyjscy, że to jacyś ludzie, którzy nie lubią Putina, zaatakowali Kreml i tak dalej, i tak dalej. A dziś już wiadomo, że to niemożliwe, żeby partyzanci wysłali 30 kilka dronów. Tym bardziej, że są dowody, co to konkretne modele i tak dalej, więc to na 100% był atak z północno-wschodniej Ukrainy, atak pod nadzorem służb specjalnych, czyli pana Kiryła Budanowa najprawdopodobniej. I proszę Państwa, Rosja odpowiedziała gwałtownie. Po raz pierwszy Rosja przyznała się, że przeprowadziła atak na ośrodek decyzyjny w Kijowie. Nie wiemy, jakie są jeszcze tego skutki. Na Ukrainie jest to wszystko owiane tajemnicą, ale riposta była gwałtowna. Wiecie, taki dron, on tam ma ten spalinowy silniczek pierdzący, on leci kilka godzin do Moskwy, a rakiety, które uderzyły w Kijów, w ośrodek decyzyjny, gdzie był sztab, w tym doradców zagranicznych, jak twierdzą Rosjanie, no lecą znacznie szybciej, więc atak był gwałtowny, no ale można się było tego spodziewać. I dziś uważam, że już gdy śledziłem wypowiedzi wojskowych, wysokich wojskowych ukraińskich, że już nie było tej buty, że już te hasła będziemy zabijać Rosjan, będziemy wyludniać Krym, że już były dziś te wypowiedzi dość łagodne. To dobrze, że były łagodne, bo te prowokacje słowne były zbyt brutalne.